Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony nie kto inny jak Judy i witam was serdecznie w kolejnym już materiale, oczywiście z Shadow Tactics, Blades of the Shogun. No i rozpoczynamy czwartą misję, no i musimy uratować Takumę, który jak widzicie jest tutaj pod baczną obserwacją samuraja. Ale zanim my tam dojdziemy, to jeszcze spora droga przed nami. A najważniejsze na razie nasz cel to zdobyć przebranie dla Aiko. Co też pewnie takie wcale proste nie będzie. Dobrze, słuchajcie, ale żeby tutaj nie przedłużać, lecimy już z misją. Nie zapomnijcie, jak się będzie podobać, zostawić łapki w górę. Mamy tutaj dwóch przeciwników i już mam... W ogóle muszę... Czekajcie, ona ma coś takiego jak wywołaj kichanie. Co nie? To wydaje się być taka dość ciekawa umiejętność. I... Aha, ona może tym rzucać, tylko że... No, aż tak daleko to nie rzucę, kurczę. Aż tak daleko nie da rady. No dobra, a jakbym zrobił, nie wiem, tak? Aha. O kurczę, dobra, nie, słuchajcie, to trzeba jakoś trochę inaczej wykombinować. Tu w ogóle mamy cywila. Muszę spróbować jakoś się... cwanie przedrzeć. Czekajcie, ten mnie widzi tylko jakby... Dobra, tutaj mogę być, tylko... Kurczę, no nie jestem w stanie rzucić aż tak daleko. No, to jest mój mały problem w tym momencie. No chyba, że jakoś naprawdę tak w miarę szybko postaram się przedrzeć tutaj, olewając to, że... Kurczę, no właśnie. Nie. Już myślałem, ludzie, że mam jakiś taki, wiecie, no w miarę genialny plan. A powiem wam zaraz, na czym mój ten genialny plan polegał. Otóż na tym, żeby w końcu pierwszy raz użyć właśnie tej taktyki z tym, wiecie, z tymi cieniami, można powiedzieć. Ale widzę, że to jeszcze chwilę, zanim my w ogóle coś takiego wykombinujemy. No pytanie właśnie dnia, czy jestem w stanie przebiec aż taki obszar drogi? Dobra. Kurczę, no prawie! Ej, jestem prawie przekonany, że to się może udać. Czy prawie robi, wiem, jak wielką różnicę. O, udało się! Okej, nie ma katastrofy. No i zobaczymy, bo chciałbym, mówię... żartujesz sobie. Ej, dobra, ten... Ej, on naprawdę ma dobry zasięg widzenia. Ej, okej. Jako, że wiecie, no wypadałoby ten tytułowy zresztą, tą tytułową umiejętność użyć, to spróbujemy. Zróbmy tak, czekajcie, to się shiftem aktywuje. Okej. Jak ja tu mam zakalejkować? Czyli przykładowo w ten sposób, dobra. I teraz na przykład tobą atakuję również za tą pomocą i klikam chyba po prostu shifta, rozumiem, tak? Czekajcie, patrzmy. Nie, to jednak chyba nie do końca tak to działa. No dobra, no może i nie działa póki co. Czekajcie, muszę to sobie jeszcze raz ogarnąć. Czy ty masz to zakolejkowane? Ej, no właśnie, nie wiem, czy on ma teraz... Nie, ej, ma! Czekajcie, rejestracja i zapis kolejnej czynności. Zapisuj czynności różnych postaci, uruchamia je. No dobra, czy ja rozumiem, że... Pojedynczo lub wszystkie naraz? No dobra, no ja bym chciał użyć ich wszystkich naraz. No, tylko jak ja mam to zrobić? A, czekajcie, może w ten sposób. Okej. A, i teraz chyba muszę, czekajcie, kliknąć każdy z nich. Chyba, prawdopodobnie, zaraz zobaczymy. Ej, no nie! No nie. Słuchajcie, dobra, ja się dopiero uczę, mówię. Pierwszy raz moja sposobność w ogóle z użyciem tej umiejętności. No tak to jest, jak się jeszcze nie robiło. Ja w ogóle zakolejkowałem to? Okej, jeszcze tak jakbym tego nie zakolejkował. Ej, a gdyby... Okej, chyba wiem, o co tu chodzi. Tu trzeba wszystko jakby robić, wiecie co, wciskając, czyli przykładowo. Chociaż, a może nie? A teraz dajmy ją. I teraz jej zakolejkujmy to. Dobra, zapiszmy. I w tym momencie, nie wiem, enter? Tak, enter po prostu. Okej. Okej. Widzicie? Człowiek się uczy na własnych błędach i jednak się coś nauczyłem ważnego. No, to jest zresztą bardzo ważna umiejętność, więc... I przydatna. Więc myślę, że dobrze, że to teraz wyniknęło. Ktoś może powiedzieć, no tak, brawo, dopiero w czwartej misji. No, ale mimo wszystko udało się. Dobra, widzę, że... Muszę poczekać chyba, aż ten będzie trochę zagadany. Znaczy zagadany, on się tutaj czymś zajmuje. Dobra. Słomiany kapelusz wyeliminowany. Weź go, wciągnij tutaj. No i teraz... teraz najlepiej będzie... Oni widzą tu? Nie, oni tutaj nie widzą, więc ściągnięcie, załatwienie go i...
przejście tu dalej też jest jak najbardziej możliwe. Tu można się gdzieś wspinać, tych można eliminować. Dobra, no jakoś to będzie. Jakoś to będzie, dobra. Czekajmy chwilę. I biegiem. Eliminacja. No. I miało tak zadziałać i zadziałało, bardzo dobrze. Okej, dawaj go tutaj, Mugen. W sumie Mugenem też możemy się gdzieś tutaj przedrzeć, na przykład, nie wiem, gdzieś przy tym wozie. Teoretycznie można bawić się w jakieś tutaj płoszenie te sprawy, ale nie wiem, czy to wyjdzie. Dobra, połóż go. Teraz tak, przejdź sobie gdzieś w to miejsce. Tutaj widzę, że mamy słomiany kapelusz, ale tylko przejście do niego to jest raczej dość trudne. Ej, ale może... Kurczę, tu jestem w stanie dorzucić. Dobra, jestem w stanie dorzucić, więc spróbujemy. Zobaczymy, jak to działa. A zmniejszamy mu znacznie, widzicie, zakres widzenia. No dobra, to ma sens. To spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Dobra, dawaj. Oj, Mugen, ty zboczuchu. Dobra, gdzieś tu się dostaliśmy. Nie wiem, czy to było najlepsze wyjście. Czy najpierw nie trzeba byłoby eliminować jakoś tych, ale tutaj są cywile, więc... Co tu dużo mówić? Taki mały problem. Dobra, spróbuj przedrzeć się szybciutko w to miejsce. I po prostu przeskocz. Dobra, niech przeskoczy. No dawaj, tutaj. Kurczę, zaraz ktoś mnie zauważy, jak tak wiecie, będę nieporadnie niektóre rzeczy robił. No dobra, na razie wychodzi. Zaraz, co ona powiedziała? Czekajcie, bo to dość ważne chyba. Skrzynie i wozy wyładowane bronią palną. Jakieś nieoczekiwane miejsce dla tak złowieszczej działalności. A, dobra. No tak, a jakżeby inaczej. No dobra. No teraz trzeba dobrze, wiecie, to przemyśleć, jak tutaj tak właściwie podziałać. W sumie zastanawiam się, czy znowu nie użyć tego proszku i nie spróbować wyeliminować tego dziada. Czy to się uda? Dobra, na niego to nawet nie muszę patrzeć, muszę mieć nastawione na tego. Tak, ej, bo ten proszek to ma zakres działania, to ja nie muszę go rzucać prosto w niego, dobra. Dawaj. Okej, dobra, jakoś się udało, słuchajcie. Nie zdążył go zauważyć. Świetnie, no zawsze to jest ten jeden przeciwnik mniej. I teraz w ogóle myślę nad takim... W sumie muszę chyba pomyśleć nad próbą przejścia tutaj. Przykładowo do tych krzaków. Albo w ogóle prześlizgnięcia się tu dalej. Bo gdy już będę miał, wiecie co, strój. Bo strój jest gdzieś... No tutaj, to jest też jeszcze kawałek drogi. Ale myślę, że nie muszę przynajmniej chwilowo załatwiać wszystkich przeciwników. Dobra, dawaj. Ej no, to nawet ma sens. Okej, dobra. Dobra, właśnie coś zauważyłem. O, zawaliłem. Nie, czekajcie, przez przypadek na mapę kliknąłem. Dobra, jeszcze jedno podejście. Dajesz tutaj. Ty w to miejsce. I niech ona po prostu przywali temu cywilowi. O, jaki ciekawy styl. Dobra. Tu jest brama, którą można otworzyć, a można dostać się tak. Można się też dostać jakoś górą. Nawet mogę tutaj na te schody wbić. Okej, mogę podejść nawet bardzo wysoko. Ten cywil teoretycznie nie powinien nas widzieć. Mam nadzieję, że wiecie co. Dobra, zrobię sobie jakiś taki główny zapis. Mam nadzieję, że ta babka się nie obudzi i nie wywoła jakiegoś alarmu. I teraz pytanie dnia. Gdzie ja się wolę dostać w pierwszej kolejności? Tu chyba nie ma sensu. Lepiej jakbym się dostał od razu na górę, przeszedł gdzieś tędy i próbuj czym prędzej dostać się do tego stroju. Dobra, obudziła się. A, no i teraz właśnie sprawdzimy, co się wydarzyło. Czekajcie, żeby ona tutaj nikogo nie zaalarmowała. Ej, no w sumie to nie wiem. Nie, no dobra, no nikt stąd nie wychodzi, więc czysto teoretycznie chyba jest okej. Dobra, no mam nadzieję. Zapisujemy i lecimy dalej. No tylko to też takie to miejsce jest, wiecie, dość niepewne. To jest cywil, okej.
Aha, te miejsca działają na ciebie kojąco. Dobra, spróbujemy pozbyć się szybko zwłok tego gościa. Tak też myślałem, że to jest na różnych poziomach. No nie, serio? Ej, dobra, no to jest dziwne. Ej, a dlaczego ona się odwróciła? Przecież ten cywil nigdy się nie odwracał, no chyba że jakimś cudem przeszedłem, nie wiem. A, no bo tak, no bo... A, dobra, kumam. Kumam, ludzie, dobra, ej, jeżeli nie trzeba, to nie będę tego przenosił typa. Bo wiecie, przenosząc go wywołujemy hałas. No tak, oczywiście, jakżeby inaczej. Dobra, tu jest kolejny przeciwnik, ale zastanawiam się, jakbym tak po prostu przebiegł i spróbował go tutaj wyeliminować. Okej, ale może tego się uda akurat przenieść. Wiecie, żeby nie wyszło, że w końcu w jakimś miejscu zostawię przeciwnika i wywoła to aż za duży zamęt. No ale nie, niestety. Wiecie, one tak przenoszą dość hałaśliwie wroga. Więc no trzeba uważać. No tylko, że no, jeżeli ten nie widzi, a rzeczywiście nie ma opcji, żeby widział, no to kurczę. Dobrze, ja myślę, że zawsze tak pamiętam, że w Komandosie właśnie jak grałem, to zdobycie stroju szpiegiem to była taka absolutna podstawa, którą trzeba się od razu zająć. Okej, tu mamy... A, bo tu jest jeszcze... Czy to jest... A nie, to jest ten strój główny. Okej, dobra. To jest ten, który miałem zdobyć. Jakiś przeciwnik. Tak, zacerować. No pewnie nie. Zgaduję, że to jest najlepszy z możliwych miejsc. Oho, o. O, kurczę. No nie, zdążył oddać strzał. Dobra, więc zmieniamy taktykę. Kurczę, coś za szybko chcę to zrobić, wiecie? Mam wrażenie, że za szybko wszystko próbuję. O. Dobra, teraz go przeciągnij. Szybko, 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 szybko. Jejku. Najgorsze to jest to, wiecie, wolne przeciąganie, ale dobra, ważne, że się udało. Ważne, że się udało. Czyli co? Teraz po prostu weź... Okej. Okay. Aiko potrafi wykorzystać przebranie, by ukryć swoją tożsamość i odwracać uwagę przeciwników pogawędkami. Wciśnij D, by włożyć przebranie. W przebraniu wciśnij D, aby wybrać cel, a następnie lewy przycisk myszy, by odwrócić jego uwagę. Aiko zdejmuje przebranie, gdy skacze, wspina się lub pływa. Samuraje potrafią wykryć Aiko, nawet gdy ma na sobie przebranie. Okej. Okay. Przebierzmy się. Aj, widzicie? Wszystko działa jak natura chciała, jak to się mówi. Tutaj nie ma chyba żadnych, no bo rzeczywiście, słuchajcie, cywilów tu jest, a cywilów... O, tutaj nawet ten wygląd Aiko się zmienił, no dobrze. Ciekawie to wygląda. No mówię, chciałbym jakoś... Kurczę, no jakoś zająć się tym cywilem. No nie wiem, czy jak oni zobaczą tego trupa, to czy zaraz nie zaalarmują. A w ogóle, gdzie jest te dzwony? Dobra, ustawcie mi mapę w takiej standardowej pozycji. Gdzie tu się znaj... Aha, lol? Ej, to jest chyba ten koleś, którego uderzyłem wtedy. I on teraz biega jak szalony, ale no nie jestem do końca pewny. Dobra, po... Aha, kliknąłem D, dobra, czekajcie, ważniejsza sprawa. Użyj dzwonu. A, tu jest dzwon, dobra. Aiko może ogłuszyć świątynną służącą i zabrać jej ubrania. Aha, ale to już wzięłem. A, to miałem kliknąć. Możesz użyć dzwonu, by wezwać wszystkich mnichów na modlitwę, oczyszczając w ten sposób drogę Mugenowi. No dobra. To jest coś, co bym z chęcią chciał ogarnąć. Czekajcie, jak każe jej biec, to gdzie ona pobiegnie? A i teraz zobaczcie, wychodząc tunelami możemy wyjść w różnych miejscach. Dobrze. Akurat wyjdziemy tutaj bardzo blisko dzwonu. Jeżeli rzeczywiście nie ma tutaj absolutnie żadnego samuraja, to powinno się udać tego użyć.
Okej. Dobra. Aż sobie z ciekawości... Ej, niektórzy jeszcze zostali cywile. Aż z ciekawości zobaczę. Nie, no tutaj na przykład ten cywil dalej jest. Dobra. Po prostu niektórzy mnisi się przemieścili. No dobra, bo ich też tam było dość sporo. A widzicie, teraz było trzech. Teraz jest tylko dwóch. Dobra, to ma sens. Dobrze, czyli rzeczywiście jak ona ma pomóc tutaj się przemieszczać, ja bym chciał, żeby ona jak najszybciej się dostała tutaj. No i rzeczywiście muszę robić wszystko, żeby po prostu on się jakoś tutaj no dostał. Dobra, Aiko, gdzie ty jesteś? Biegnie. A, no właśnie. No właśnie, no właśnie, teraz już wszystko wiemy. Dlaczego tutaj jest produkcja broni? Dobra, co my tu mamy? Dwóch przeciwników. Ej, aż już nie mogę się doczekać, aż tu Mugenem przejdę i ich zlikwiduję. Tak, żadnych wymówek i opóźnień, dokładnie. No dobra, ważne jest to, słuchajcie, że... Ej, no w sumie to mam genialny pomysł. A gdybym po prostu spróbował... Tylko, że tu jest jeszcze ten przeciwnik, ale on chyba nie widzi nic. Jak spróbuję za... No właśnie. Pytanie dnia, czy to zadziała tak, jak powinno w ogóle... No nie wiem, w sumie to nie wiem. Zobaczymy. Chciałbym jednego ogłuszyć, a drugiego zabić. Tylko nie wiem, czy to zadziała, niestety. Kurczę. Dobra, mam jeszcze inny pomysł, tylko czy on wypali, to absolutnie nie wiem. Dobra, no do odważnych świat należy. Spróbujemy i zobaczymy. Dobra. Słuchajcie, robimy coś takiego. Używam tego trybu cienia. Ty bijesz tego, podczas kiedy Aiko zabija tego. I jedziemy. No proszę bardzo. Mam dziwne wrażenie, że to chyba zadziałało i tak powinno być. Dobra, ej, naprawdę ten tryb zakolejkowania ruchów jest naprawdę, naprawdę zacny. Że też tego wcześniej nie korzystałem. Dobra, jest oczywiście ten cywil. Ej, no zastanawiam się, co będzie, jeżeli cywila wbije tutaj do tego. Ej, on... A nie, cywil nie znika. Dobra, to weź go przenieś lepiej. Czy go teraz ktoś nie zauważy? No zobaczymy. O kurczę! Ubierz się, ubierz się. O, dobra. Na szczęście zdążyła to zrobić. Wiem, że tam też niektórzy chodzą, ale myślę, że jak... Ej, ej, ej. O, dobra. Dałem radę go zagadać. Dobra, Mugen, dawaj. Kurczę, tylko też, że ten ziomek się obudzi zaraz. Aha, to wiecie. Ryzykownie trochę. Ale on też w sumie przenosząc, wiecie, wywołuje hałasy. Jejku, co tak głośno. O, 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 co mnie zaatakowało? No zobaczymy jego reakcję, słuchajcie. Ale mam wrażenie, że on raczej nie powinien nikogo wezwać. No ale zobaczymy. A no tak, wtedy tutaj dwóch chodziło, teraz jest tylko jeden. No, ten z góry może nas zauważyć i to jest w ogóle też takie przejście. Jej masakra, tu jest mnóstwo, wiecie, jakichś tam ukrytych tuneli, sposobów na przechodzenie. Dużo różnego rodzaju sposobności. Dawaj, dawaj. Nie, no ten cywil to chyba już nie jest problemem. Mam wrażenie, że już, wiecie, pozbyłem się go i wszystko zgodnie z planem. Dobra, przebierz się. Świetnie. Jakby, tylko że ona, wiecie, nie może teraz chodzić w ten sposób. To był też strój, który mogłem ukraść od tej służki, akurat pasował na nią, no ale no jak widać, jak nie trzeba korzystać, to nie korzystamy. Mamy inaczej zdobyty strój, więc wszystko się zgadza. No i dobra. A, widzicie, tutaj to są patrole nawet. Okej. Mugen może powolutku się tutaj gdzieś kierować. Dawaj, dawaj, Mugen. Nie wiem, czy on się odwróci, czy ten słomiany kapelusz w ogóle na cokolwiek się odwraca. Ale wiem, że mogę spróbować tutaj rzucić na przykład butelkę sake. I on powinien tu przyjść. Aiko-to.
No, dokładnie. Oczywiście, że mamy ważniejsze sprawy. Nie na teraz, coś takiego. Dobra, rzuć to gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że się skusi. A, oczywiście, że się skusi. Nie no, słuchajcie, to jest jeden z lepszych pomysłów tej gry. Nie ma tak, wszyscy kuszący się na buteleczkę. Dobra. Likwiduj i oczywiście przenoś. Powoli, powoli, ale jednak działa, więc to się ceni. Dobra, butelka sake zabrana. I teraz tak, jest tutaj słomiany kapelusz. Więc średnio ciekawie. Ej, ale on chyba też... Ej, dobra, mam kolejny ciekawy pomysł, tylko... No, zobaczymy. Siedź tutaj w tych krzaczorach. Tak, bo oni też tutaj sporo widzą. Dobra, ludzie, mam pomysł, tylko musimy poczekać, aż oni się stąd odsuną. Dobra, już się odsuwają. Spróbuję to rzucić jakoś tutaj. Czy zadziała? Czy ten go nie zobaczy przez przypadek? Nie no, zobaczyć to chyba go nie powinien, tylko gorzej, jeżeli zobaczy mnie. A, no i widzicie, jeszcze go muszę szybko przenieść. O, nie. No właśnie. Widziałem, że to takie trochę zbyt ryzykowne. A, tutaj w dwójkę będzie ciężko ich jakoś tak odgarnąć, rzekłbym. A muszę jakoś się gdzieś tam dalej dostać. Teoretycznie mogę dostać się tutaj. Ej, może nie muszę z nimi walczyć. Może lepiej będzie dostać się w to, chociaż tutaj to jest też tak dość niebezpiecznie. Bo musimy w tym momencie obczaić, gdzie ja muszę się kierować. Muszę dostać się tutaj. I mogę wybrać albo tą drogę, tylko że tutaj wydaje się być, że jest więcej przeciwników. Albo tą. I tu jest tych przeciwników trochę mniej. No dobra. Dobra. Myślę, że jednak użyjemy tej drążki. Wydaje się być bardziej przystępna, oczywiście tylko i wyłącznie wtedy. Gdy załatwię któregoś z tych. Choć mówię, proste to nie jest. Biorąc pod uwagę, jak my tu musimy wszystkim rzucać. No nie wiem, rzuć to jakoś tutaj. Oni zbyt wolno się zbierają, mam wrażenie. Ej, a jeszcze mam jeden dobry pomysł. Jakbym spróbował rzucić od razu tę butelkę. Od razu rzucaj ją już tutaj. Dobra. Kurczę, idzie. Nie, to trzeba wczytać, bo on niestety to widzi. No wiecie, widzicie, no nie zawsze wszystko wyjdzie tak jak trzeba. Idź szybciej. Oni tu i tak widzą zbyt dużo. Absolutnie zbyt dużo. Dobra. No nie da się, ludzie, tego zrobić lepiej. Ej, serio, mam wrażenie, że tego lepiej się zrobić nie da. A, ja cię kręcę, dobra. Bo oni zobaczą... Ej, ciekawe, czy oni... Dobra, mam jeszcze jeden genialny pomysł. No po prostu genialnych pomysłów, a genialnych pomysłów dzisiaj. Tu rzucić, słuchajcie, butelkę sake i zabić dwóch gości naraz za pomocą... Aha, tylko czy... Nie, no ten też widzi. Dobra, nie, no w tym momencie mój genialny plan poszedł się absolutnie walić. No naprawdę, poszedł się walić, absolutnie. Szczególnie, że ten ma ogromny zakres widzenia. Ej, no dobra, ja tak kombinuję jak koń pod górkę. To trzeba zrobić inaczej. Oczywiście, że to trzeba zrobić inaczej. Przecież możesz na to zrobić tak, jak to robiłem. Tylko pytanie dnia, czy... Czy jestem w stanie zagadać patrol cały? Okej, jestem w stanie. A więc teraz kombinujemy w troszeczkę inny sposób. Rzucasz tutaj. No i dobra, czekamy na niego. Ten na pewno nie widzi. Tylko czy ten nie usłyszy, jak go będę eliminował? No, też ciekawe. Ej, nie! No to jak nie słyszy, no to... No to super! Nie no, naprawdę, ludzie, jest dobry moment. Teraz trzeba tylko zagadać tego. Tylko właśnie, czy oni w ogóle dają się zagadać? Kurczę, słomiane kapelusze to mogą... Nie! Ej, dobra, to inny pomysł. Jeszcze ciekawszy pomysł. Po prostu zagadamy tego. Mówię, to raczej by się i tak nie udało. Zagadanie tamtego raczej byłoby... Obstawiam, że niemożliwe. Oni, wiecie, no, są zbyt wierni obowiązkom, żeby dać się tak zagadywać. Nie no, ale teraz jesteśmy w perfekcyjnej, absolutnie perfekcyjnej sytuacji. Czekamy już tylko na to, aż patrol się przejdzie. I po prostu likwidujemy jego i dajemy do tych krzaczorów. I kolejny, można powiedzieć, że obszar wyczyszczony.
Dobra. Uj! A kurczę, chciałem być zbyt szybki. Dobra. Dawaj go tutaj. Nie no, jest dobrze. I teraz mówię, jeszcze musimy zrobić tak, żeby ten patrol zagadać w tym miejscu i użyć oczywiście ej, tylko ciekawe, czy umiejętność Mugena przez przypadek nie załatwi też Aiko. Nie no, mam nadzieję, że... Mam wielką nadzieję, że to jednak tak nie działa. Ale zaraz się przekonamy. Dobra, podejdź. I... No, użyjmy tego w ten sposób, o. No, dla pewności... Kurczę, przez chwilę myślałem, że oni coś widzą. Ale dobra, nie, tu nikt nic nie widzi. I dobrze, że Mugen może dwóch naraz nieść, to przynajmniej tyle spokoju jest. Nie muszę biegać, nie wiadomo jak długo z tym. Tu też jest możliwość przejścia, tylko tak właściwie... A, dobra, bo to była możliwość, żeby zdobyć ten strój. Od tej służki, no ale w tym momencie jest mi to absolutnie, ale to absolutnie niepotrzebne. Tak właściwie to... Nie wiem ile ten przeciwnik widzi. Ale powinienem móc bez najmniejszego problemu eliminować tych, tylko że... A, tu krzaków nie ma. Dobra, zobaczymy, czy on coś widzi. Jeżeli podejdzie bliżej oczywiście, bo stąd to zgaduję, że nie za wiele. Nie no, on troszeczkę widzi. O, proszę. Aiko by z chęcią poznała Hayato. Mam dziwne wrażenie, że tutaj, wiecie, robi nam się taki mały romans. Jeszcze się nie znają, a już interesująco. Dobrze, myślę, że tutaj nikt ich nie powinien znaleźć. Nie no, ładnie idzie to oczyszczanie terenu. No dobra. A to też jest przeciwnik, tylko że on jest... Coś się stało? Nie, ktoś tam, wiecie, wydarł się, ale jak widać jest spokój. Mówię, muszę kierować się tutaj, nawet nie wiem czy... nie tutaj. Nie, dobra, dobrze idę, słuchajcie, dobrze idę. Muszę wyczyścić ten teren. Tego gościa nikt nie widzi. Dobra, czyli po prostu użyjemy Aiko, żeby zagadała pana. Tego zacnego. No i słuchajcie, nie no, naprawdę, no nie spodziewałbym się, że dzisiaj aż tyle wykonam tej misji. Idziemy z takim dobrym tempem. No, tylko pytanie, czy na pewno go tutaj nikt nie zauważy. No, zobaczymy. Tu wyjścia nie ma nigdzie, tam... Ej nie, tam coś jest tak jakby. Tak jakby coś tam jest, ale no nie wiem, czy mnie powinno interesować. Dobra, kładź go tutaj. Mówię, może tu nie są takie... Kurczę, ej, puść ich. Puściłeś? Dobra, puścił. Dobrze jest, jest spokój. Więc teraz kolejna taktyka. Aiko, idziesz tutaj. Tu są chyba... Tak, tu są schodki. Tu są schodki, zagadujesz tego pana obserwatora. No nie wiem, czy on na 100% widzi wszystko. Wszystko tak dobrze, ale dla pewności lepiej... Lepiej jest zagadać, żeby nie było żadnych, wiecie, niedomówień. A tu już będzie most prowadzący prosto do... No może jeszcze nie tak prosto, bo jeszcze będzie trochę kawałek drogi. Ale będziemy naprawdę blisko Takumy. Ej, dobra, rzuć tu butelkę. No, dawaj, ziomek. Ach, te sake, widzicie. Ci Japończycy to tylko spragnieni tego picia. Dobra. No, rzućmy go tutaj, gdzie wszystkich. Powiedzmy, że to będzie taki ich zbiorowy grób. No, rzuć ich. No. Tak należy, mówię, tak należy. Dobra. No i teraz pytanie, czy... A, dobra, bo tu jest jeszcze jeden strażnik. No tak czy siak, myślę, że dobrze zagadałem go tutaj. Co wy tak się drzecie, panowie? Spokojnie, proszę. Dobra, mam nadzieję, że ten słomiany kapelusz nie zobaczy zbyt wiele. Przemieść się tutaj. Dobra, niech on stoi na tych schodkach. Dobrze. Przestań z nim rozmawiać. Nie możesz pomóc, kolego, nie możesz nic pomóc. Tu jest ten samuraj, ale mówię, ten samuraj jest w takim miejscu, że no... Chyba nie powinien stanowić absolutnie żadnego problemu. Dobrze. Mugen, likwiduj go. Nie no, powiem wam, że z dobrym tempem to jestem w stanie dzisiaj jeszcze do naszego przyjaciela się dostać.
警戒心の弱い敵に投げつけることもできましょう。興味深い戦略ですこと。ぜひとも詳しくお聞きしたいわ。あ、何でしょう。Jakich kamieni? A, tych kamieni. Okej. Okej, okej. Mogę używać kamieni, ale w tym momencie nie wiem, czy to jest w ogóle... w ogóle potrzebne. Dobra, koniec zagadywania. No i zaraz sprawdzimy, czy idzie rozmawiać z nimi. Ej, nie! Słomiane kapelusze też dają się normalnie zagadywać. Świetnie. No to jak się dają, no to wiecie, no to w sumie kurczę, luzik. Dobra, wszystko staje się jasne. Tego gościa trzeba jednak wyeliminować. Dobrze. Wejść tu nie można. Więc... Ja cię kręcę. Ledwie, ale udało nam się to szybko wykonać. Dobra. Kolejny, którego się pozbyliśmy. I przejdź szybko tutaj. Gdzie jest ten... A, dobra, tamten też tam może sobie pogadać, powiedzmy. No, wycofaj się, kolego. Tylko szybko. zagaduj go, mamy czas. Nie no, dobra, no dzisiaj się tam nie dostanę. Widzę, że jeszcze droga sporawa, ale... Ale przyznam szczerze, że ta misja mi idzie zdecydowanie sprawniej niż... niż ta poprzednia. Dobra, zbieraj go. No i teraz pytanie, czy mogę już przebiec? Tak, chyba mogę, słuchajcie, mam wrażenie, że już mogę. Dokładnie, wtedy można mu ci podziękować. No ale do tego jeszcze, słuchajcie, trochę drogi. Jak widzicie, tutaj to jest dosłownie cały ten teren oczyszczony. Na czerwono też cywile się świecą, ale oczywiście no, staram się nie zabijać cywilów, jak zauważyliście. A jak już trzeba, to trzeba. No zdarza się czasami, ale rzadko. Na te tereny w ogóle nie muszę wchodzić. Tutaj wyeliminowałem dwóch gości, przy czym jednego nawet nie schowałem. Jak widać, nie sprawiło to problemów. Już w pralni byliśmy. Czyli teraz pozostaje nam, słuchajcie, tylko i wyłącznie... przejść przez ten most, prawda? Znaczy, tu już przeszliśmy przez ten most. Wyeliminować tę dwójkę. A, dobra, tu jest samuraj, okej. A, widzicie, wiedziałem, że jeden samuraj to byłoby zbyt łatwo. Jest jeszcze jeden. No to teraz nie wiem, czy... Nie no, do samuraja trzeba dostać się od tej strony jakoś. No dobra, to nie będzie jeszcze takie proste. Co prawda, nasz przyjaciel jest już teoretycznie blisko, bo zobaczcie, my jesteśmy pod urwiskiem, na którym on się znajduje. No ale to jeszcze troszeczkę pracy nam zajmie rozpracowanie, jak to wszystko wygląda. No w każdym razie, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie standardowo zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał. Kolejny odcinek z tej zacnej jakże gry już wkrótce na moim kanale, tak więc Shadow Tactics Blades of the Shogun spodziewajcie się, tak jak do tej pory raczej, w sensie wiecie, że co drugi dzień ta seria na moim kanale. Ale to tyle, tak więc widzimy się wkrótce, do kolejnego, cześć i czołem i na razie, hej!